Siema, witajcie w Rzymie. Zabiorę was dzisiaj w miejsca, do których sama lubię zaglądać. To takie, wiecie, moich topowych miejsc. Może trochę mniej znanych, wiecie, nie takich oczywistych, typu Koloseum. Tylko w trochę bardziej nieznane rewiry. Zobaczcie, ile to jest papug. Wziutko można do nich podejść, w ogóle się nie boją. Znajdujemy się na placu przy budynku, w którym rezyduje prezydent Włoch. Także wiecie, tutaj zapadają najważniejsze decyzje dla kraju. Jakiej średniej trzeba być pizzo? O której godzinie cappuccino wolno pić, a o której już nie? Także wiecie, jakbyście się zastanawiali, to właśnie tutaj, w tym miejscu. A takie widoki ma pan prezydent. W oddali Święty Piotr, bazylika. Polecanko, jeśli jeszcze nie widzieliście czekolady spływającej po ścianie, to zachęcam do wstąpienia do gelaterii Węki. Najlepsze lody i pralinki w całym miejscu. Pozdrowienia, grande piacere, Angelika. Na czekoladę, zobaczcie, ile jej tutaj spływa. Zobaczcie, jest smaków do wyboru. Moje ukochane Cremino. Zobaczcie, jakie piękne lody robią. Tutaj mają bardzo fajne bombki na choinkę. Wygląda jakby w Rzymie stawiali już choinkę, jakby się szykowali na święta Bożego Narodzenia. Idziemy teraz do mojego ulubionego ogrodu w Rzymie. Jest genialna panorama. To jest Piazza del Popolo, który widzieliśmy przed chwilą z góry. Ciekawą rzeczą w Rzymie jest to, że na przystankach autobusowych nie ma w zasadzie rozkładu jazdy, także nie wiadomo, o której można się spodziewać autobusu. Można zainstalować apkę i śledzić autobus, ale jak widzicie tutaj na przystankach, na tablicy nie ma godzin, nie ma rozkładu. Jeszcze szybka kawka na Wati po drodze. Zaraz wsiadam w autobus 40 i jadę na lotnisko. Także poraneczek w Rzymie, a wieczór już w Krakowie. Taki myk dla was, nie ma sensu, żebyście byli zbyt wcześnie na lotnisku, bo i tak was nie wpuszczą. Ja muszę czekać jeszcze na swój lot 20 minut, zanim będę mogła wejść do budynku, także taka sytuacja.
jest moja ulubiona czekolada Venki, biała czekolada z pistacjami i słonym migdałem. Jest naprawdę przepyszna, także jak będziecie kiedyś w Rzymie i pójdziecie do Venki, to bardzo Wam ją polecam. Także dzięki, że byliście ze mną i do następnego!